Dzisiejszy film będzie poświęcony naszemu ulubionemu wątkowi, czyli zdradzie, a dokładnie pokaże tych, co zostali zdradzeni. Pomysłodawcą tego odcinka jest Kuba. Nie zapomnij o ocenie tego filmu, żeby mógł trafić do większej publiki. Na pierwszym miejscu jest Filip. On został 2 razy zdradzony przez Lenę. Chyba nie muszę przypominać, z kim go zdradzała. Iwona zdradziła i została zdradzona przez Wojtka. Jak to się mówi, karma szybko wróciła. Irek lubił zdradzić i również jak Filip został zdradzony 2 razy. Raz go Jola zdradziła z Majkiem, a później Iwona z doktorkiem. Arek również miał przyprawiane rogi przez swoją żonę. Wtedy Lucy straciła głowę dla przystojnego rybiarza Józka. Rafał już na początku serialu został rogaczem, bo jego ówczesna żona Kasia poszła do łóżka z Krzyśkiem. Monika zawsze była wierna, aczkolwiek jej faceci nie, a dokładnie Irek zdradził ją z Martą. Seba to mega ogarnięty gość, a jednak dziewczyny szukały dziury w całym i go zdradzały. Jego pamiętna noc w areszcie zostanie z nim na długo, bo wtedy myszy harcowały w postaci Irka i Eli. Tu będzie duże zaskoczenie, bo Magda również została zdradzona przez swoją ukochaną. Po rozprawie rozwodowej Ala poszła do łóżka z Frodo. Pozostając w temacie Ali, to dziewczyna też zdradzała Marcela z Magdą. Mama Arka była notorycznie zdradzana przez swojego męża. Mela też poczuła, co to zdrada, bo Janek nie był jej wierny. Adrian również został zdradzony przez swoją ówczesną dziewczynę Adriannę. Sara nie była wierna Krzyśkowi, bo prawie poszła do łóżka z Szymonem. Nie wymieniałem tych, co już od dawna nie grają w serialu, ponieważ nie wiem, czy chcecie, żebym o nich wspominał. Więc jeśli możesz, to napisz o tym w komentarzu. Również daj znać w komentarzu, która zdrada była dla ciebie największym zaskoczeniem.